Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko. Próbuję wyobrazić sobie, jak wyglądała podróż apostołów, ta pierwsza podróż apostolska, w którą Jezus wysłał ich po dwóch, ażeby uzdrawiali chorych, uwalniali ludzi od złych duchów, ażeby leczyli choroby. I tak na chłopski rozum mówiąc, wyobrażam sobie, że ta podróż pewna była sukcesów, bo towarzyszył im Duch Boży, ale z pewnością była też w jakimś stopniu naznaczona porażkami, naznaczona błędami, ludzkimi błędami. Z pewnością nie wszystko apostołom w tej podróży wyszło, a może nawet były rzeczy, których się mogli wstydzić, które woleliby przed Jezusem zataić. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii, w Ewangelii na dzień dzisiejszy czytamy, że zebrali się wokół Jezusa i że opowiedzieli Mu wszystko. To słowo wszystko jest kluczowe, bo ono właśnie świadczy o tym, że apostołowie charakteryzowali się osobistą świętością. Bo osobista świętość polega właśnie na tym, żeby być z Bogiem całkowicie szczerym i żeby Mu opowiadać wszystko. W naszym życiu duchowym może bardzo wiele rzeczy nie wyjść. Możemy popełnić bardzo wiele błędów i popełniamy bardzo wiele błędów. Może być tak, że powracamy wciąż do tych samych grzechów. Może być tak, że robimy rzeczy, których bardzo byśmy nie chcieli. Jezus prosi o jedno, o całkowitą szczerość. I dlatego, kiedy apostołowie dzisiaj opisani są jako ci, którzy opowiedzieli Jezusowi wszystko, także czarne karty swojej podróży, także opowiedzieli o swoich błędach, przyznali się do tego, że bardzo wiele im wyszło z entuzjazmem, ale też prawdopodobnie opowiedzieli Jezusowi o tym, że w wielu punktach nie poszło tak, jak On by chciał. I to często z ich winy. Kiedy patrzę na tych apostołów tak opisanych, to nabieram pewności, że najgłębszym powołaniem człowieka w komunii z Bogiem jest właśnie otwarte, szczere serce. A to dokonuje się najczęściej w sakramencie spowiedzi. Kiedy klękam przed Bogiem, którego reprezentuje kapłan i wyznaję Mu z całkowitą szczerością, bez owijania w bawełnę, bez udawania i opisywania rzeczy ogródkami, to co stało się w moim życiu? Całkowita szczerość jako najgłębsze powołanie chrześcijanina wobec Pana Boga. Bardzo, bardzo cieszę się, że spotkaliśmy się dzisiaj i najserdeczniej zapraszam na jutro.